Rak prostaty jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u mężczyzn. Zajmuje drugie miejsce pod względem liczby zgonów po raku płuca. W 2017 roku zdiagnozowano w Polsce ponad 16 tysięcy nowych zachorowań na raka prostaty oraz odnotowano ponad 5 tysięcy zgonów. Polska ma jeden z najgorszych wyników wśród państw europejskich w zakresie wykrywalności i leczenia tego nowotworu. Musimy to zmienić. Jak? Aby skutecznie leczyć raka prostaty, ważna jest jego profilaktyka i wczesna diagnoza. Fundacja Kapitan Światełko już od 8 lat prowadzi działania na rzecz podniesienia świadomości i wykrywalności raka prostaty. W ramach naszej akcji staramy się pokazywać, że ta diagnostyka wcale nie musi być straszna, ona wcale nie musi być bolesna, a można zrobić na przykład podstawowe badania krwi, żeby już jakąś tą ścieżkę leczenia sobie tutaj rozpocząć. Nowotwory prostaty są drugim najczęstszym typem nowotworu, jaki dotyka mężczyzn w Polsce, zresztą w całej Unii Europejskiej, zaraz po nowotworze płuca. Natomiast jest taki nowotwór, z którym możemy podjąć walkę. On raczej rozwija się powoli, jesteśmy w stanie zaadresować go na różnych etapach, różnymi metodami, natomiast oczywiście najważniejsze jest, żeby go wykryć jak najwcześniej, bo wtedy to leczenie jest najmniej inwazyjne i też ma najwięcej szans na to, że zostaniemy całkowicie od tego nowotworu uwolnieni. Wykrywalność nowotworów prostaty w Polsce na wczesnym etapie jest niewielka i panowie w momencie, kiedy już trafiają do lekarza, to trafiają raczej z bardziej zaawansowanymi nowotworami. Zapytaliśmy ekspertów, urologa i onkologa o największe potrzeby i wyzwania w obszarze leczenia raka prostaty w Polsce. Rak prostaty jest chorobą, która nie daje żadnych objawów w początkowym stadium. Często pacjenci, którzy mają w rodzinie nowotwory prostaty, nie wiedzą o tym, jak mają wysokie ryzyko zachorowania. Leczenie raka prostaty jest najbardziej skuteczne na jak najwcześniejszym etapie. Jeśli pacjent nie będzie miał choroby przerzutowej, możemy mu zaproponować leczenie radykalne, które spowoduje, że pacjent będzie się długie lata cieszył bez nawrotu choroby. Możliwości leczenia mamy bardzo nowoczesne i one są bardzo szerokie. Niestety nie zawsze jesteśmy w stanie pacjentom zaproponować to leczenie ze środków publicznych. Bardzo długo my jako onkolodzy czekaliśmy na skuteczne leczenie. Aktualnie ono jest, natomiast niestety nie możemy jeszcze w warunkach polskich takiego leczenia stosować z tego powodu, że nie został uaktualniony program lekowy i niestety ciągle na to uaktualnienie czekamy. Nowoczesne terapie antyandrogenowe oczywiście, że powinny być włączane na wcześniejszych etapach. Mamy na to dowody naukowe, że jest to leczenie skuteczne, wydłuża czas do progresji choroby i wydłuża czas przeżycia całkowitego, a na pewno też wydłuża czas do konieczności zastosowania innych terapii. Co możemy zrobić? Osoby będące w grupie ryzyka powinny się przebadać. W przypadku diagnozy nowotworu, obok wsparcia lekarza, mogą skorzystać z materiałów informacyjnych i wsparcia oferowanego przez organizacje pacjenckie. Lekarze, oprócz leczenia pacjentów z wykorzystaniem dostępnych opcji terapeutycznych, mogą apelować do decydentów o rozszerzenie ich katalogu i oczywiście zachęcać pacjentów do regularnych badań profilaktycznych. Decydenci mogą podejmować ten temat na forum publicznym. Mogą wskazywać na najpilniejsze, niezaspokojone potrzeby medyczne oraz konieczność optymalizacji ścieżki leczenia pacjentów z rakiem prostaty. Zdążymy przed rakiem. Zdążymy przed rakiem. Zdążymy przed rakiem.